Zaczynamy. Tak jest, witam, Kamil Cebulski, kłaniam się niezmiernie nisko i dzisiaj rozmawiamy z Bartkiem. Cześć Bartku. Cześć, witam. Cześć, i masz dużo problemów, bo chcesz coś zarobić i masz problem. No, dokładnie, dokładnie tak. Dlatego napisałem do ciebie i liczę na jakąś pomoc. No, próbuję jakoś zapracować na siebie i rodzinę. A tak naprawdę już zapracowałeś, tylko jak to najlepiej przeprowadzić? Albo inaczej, jak się wyspowiadać sąsiadom, tak oczywiście w cudzysłowie, czyli społeczeństwu, i żeby jak najmniej im podatków zapłacić na utrzymanie samotnych matek z dzieckiem, tak? Więc ja może tak zrobię wprowadzenie na podstawie tego, co napisałeś, że ty uczysz, przeprowadzisz Tak, zgadza się. szkolenia. Tak, zgadza się. Nieważne czego tam uczysz, po prostu przeprowadzasz lekcje z różnymi ludźmi. I sobie całkiem dobrze radzisz, jakieś tam pieniądze zarabiasz. Natomiast twoja żona prowadzi sobie inne rzeczy, jakieś proste dekoracje czy coś takiego. Robi to jeszcze nie do końca legalnie, to znaczy dopiero zaczyna, tak? Kilka zleceń miała, no i teraz jest ten moment, jak to wszystko zalegalizować, bo do tej pory, jak rozumiem, te lekcje prowadziłeś na umowę zlecenie, czyli trzeba to ozusować, czyli bardzo dużo trzeba zapłacić. Dokładnie, dokładnie. I wymyśliłem sobie taki sposób, znaczy szukam sposobu, żeby zapłacić jak najmniej za to, bo w zasadzie cały tydzień pracuję. Żona gdzieś tam też zaczyna, no i chcielibyśmy prawdopodobnie połączyć, zrobić coś wspólnie, żeby, no tak jak powiedziałeś, żeby jak najmniej zapłacić państwu, a jak najwięcej I zarobić. z tego, co piszesz, to rozważasz dwie opcje, czyli jakieś tam jednoosobowe działalności gospodarcze, Tak. gdzie tutaj też dużo pytań miałeś, i dwa, jakąś spółkę z o.o. i też jakąś tam dużo pytań. Więc co? Zaczynamy po kolei. Jednoosobowa działalność gospodarcza. Jeżeli ty prowadzisz działalność gospodarczą i twoja żona też coś robi, no to nie jestem pewny, czy się po prostu to wszystko będzie opłacać. Bo to nie jest tak, że albo ty zarejestrujesz działalność, albo żona zarejestruje działalność i wszystko będziecie robić de facto razem, bo wasze działalności są oddzielne. Tak? Więc nawet jeżeli jedno z was by zarejestrowało działalność gospodarczą, no ten 1000 ZUS-u trzeba płacić. Ale ta druga osoba też musi w jakiś sposób być zalegalizowana. Nie może ci tak pomagać, bo ci pomaga. Oczywiście, jeżeli to by była jakaś taka drobna pomoc przy twojej działalności, jeżeli ty byś był zarejestrowany, to okej. Ale to, co ona robi, jest już zupełnie inną działalnością niż ty. Więc mogłoby tak być, gdybyś ją zatrudnił na etat. Czy jakieś umowy zlecenia jej podpisywał, no ale znowu też ZUS-y i tak dalej, i to się wszystko no Dokładnie tak. sprawia, że to Nawet się nie opłaca. Z drugiej chyba nawet strony, twoje. poczekaj, jeszcze skończę myśl. Jeżeli jesteście w małżeństwie, to niestety ZUS tutaj bardzo dyskryminuje małżeństwa, każąc, jeżeli zatrudniasz małżonka, to też musisz za niego płacić pełny ZUS. Więc to nie do końca jest tak, z tego co mi jest wiadomo, że ta żona jest takim samym pracownikiem jak inni. Nie, ona już z zasady będzie musiała płacić duży ZUS. Dokładnie. Nawet dowiedziałem się, nie wiem, czy gdzieś tam od ciebie chyba nawet pośrednio, że jest coś takiego właśnie jak firmanctwo, tak? Tak, Czyli firmanctwo, jedna czyli to osoba. jest tak, udostępnianie swojej firmy po to, żeby no, ktoś inny oszczędził na podatkach. To jest właśnie najczęstszy przypadek, to jest właśnie w ten sposób, że jest jakieś małżeństwo czy para i jedna osoba rejestruje działalność gospodarczą,
kończy jej się mały ZUS i przeważnie wtedy, jak się okazuje, te dochody nie są aż takie dobre, żeby prowadzić firmę dalej na pełnym ZUS-ie. I wtedy ta osoba zamyka działalność, partner otwiera działalność i dalej się robi to samo, ale na działalności zarejestrowanej na partnera, czyli znowu 2 lata zniżki w ZUS-ie. No i coś takiego to się nazywa firmanctwo do 3 lat zagrożenia wolności. Aczkolwiek w takich wypadkach to jest martwy przepis. Ludzie tak robią. Konsekwencji nie słyszałem, żeby ktoś za to poniósł jakiekolwiek konsekwencje, więc de facto można to polecić, ale to nie do końca jest zgodne z literą prawa. Dokładnie. Czyli gdzieś tam obawa zawsze jest. Gdzieś ten sen jest mniej spokojny, prawda, przy takim rozwiązaniu. Dokładnie, więc ja jestem za tym, żeby ludzie, którzy prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą, poszli do kościoła, dali na tacę, zamówili mszę, przeprosili Pana Boga, żeby tego po prostu nie robić, bo to jest zupełnie bez sensu w 95% przypadków. Nie mówię, że we wszystkich procentach, bo kilka sytuacji na pewno jest takie, że to jest bardzo fajny sposób rozliczania podatków prowadzenia działalności gospodarczej i od razu polecę ci spółki. Oczywiście, że tak. Być może nawet fundacje, ale bez przesady, spółka w twoim wypadku będzie jak najbardziej adekwatna, bo ty wraz z żoną założycie sobie spółkę, będziecie mogli pracować, będziecie w zarządzie, będziecie mogli pracować za darmo na rzecz spółki. Nie ma najmniejszego problemu tutaj. I powiedz mi jeszcze, czy w takiej sytuacji, jeżeli faktycznie tę spółkę założymy, czy rozsądne byłoby robienie rozdzielności majątkowej? Czy to już nie będzie miało znaczenia, jeżeli faktycznie obydwoje jesteśmy w tej spółce? A powiedz mi, czy macie jakiś majątek? Nie mamy na razie żadnego samochodu poza samochodem. No to załóżmy, że to jest kilkanaście czy kilkadziesiąt tysięcy złotych. Nie jest to znowu jakiś taki duży majątek, tak? Więc bym znowu nie przesadzał, ale spółkę możecie sobie założyć. Rozdzielność zróbcie, tak czy inaczej. To rozdzielność można sobie zrobić. No to też jest takie trudne do zdecydowania, no bo o co chodzi w rozdzielności? Żeby jedna osoba w związku ryzykowała, to znaczy prowadziła działalność gospodarczą, a druga, żeby nie ryzykowała, czyli nie prowadziła żadnych, tylko trzymała kasę. Typu mieszkanie, typu samochody i tak dalej, i tak dalej. Więc ja nie widzę przeciwwskazań, żeby razem założycie spółkę, gdzie jedno z was będzie miało dominujące udziały, tak? I ta osoba będzie w zarządzie, a druga nie będzie w zarządzie, tylko będzie miała udziały. Więc dopóki nie będzie jedna osoba w zarządzie, to nadal na nią może być majątek. Tylko pytanie, co się stanie, jak małżeństwo się rozpadnie. No to wtedy możesz zostać bez samochodu i bez mieszkania, który tam gdzieś kiedyś sobie kupicie, nie? Jasne. Ale przy takich małych kwotach znowu też bym nie dramatyzował, no chyba, że masz plan rozwinąć tą działalność, że coś z tego rzeczywiście może być. Szczerze nie wiem, na dzień dzisiejszy ciężko w mojej branży, a może mi się tylko tak wydaje, że ciężko zrobić coś z tego dużego. To jest gdzieś taka mała działalność, z której jestem w stanie spokojnie sobie żyć i to całkiem wygodnie i fajnie, ale nie jestem przekonany, czy da się coś dużego po prostu z tego zrobić, bo cały mój biznes opiera się na mojej osobie, na mojej pracy, na moim podejściu do pracy i wątpię, czy udałoby mi się znaleźć pracownika, który miałby podobną motywację i podobne... Jest właśnie typowy problem w usługach, tak? Tego się po prostu nie da zrobić. Tak samo ty chcesz pogadać o tych problemach ze mną, nie z jakimś człowiekiem, który gdzieś tam się zna i ja go postawię tutaj i ci będzie doradzał, prawda? W takich rzeczach dużo nie podskoczysz, tak?
Więc z założenia to nigdy nie będzie jakaś tam wielka działalność, więc nie sądzę, żebyś miał jakiekolwiek problemy. Więc nie przesadzałbym znowu z tymi rozdzielnościami. No, więc jeżeli sobie założysz spółkę, to raz, nie płacisz ZUS-u za siebie, nie płacisz ZUS-u za żonę. Obydwie osoby możecie dać do zarządu, nie ma najmniejszego problemu. Za zasiadanie w zarządzie będziecie sobie brali jakieś pensje, które będą tylko opodatkowane PIT-em 19%. Co jakieś tam biuro wynajmiecie do spółki za jakieś tam no, rynkowe pieniądze, jeden pokój w mieszkaniu czy cokolwiek, no to zawsze będzie trochę kosztów, te koszty będą opodatkowane na 8,5%, spółka nie zapłaci 19%, tak? Co będzie? Będziecie mieć samochód, tylko samochód nie na spółkę, tylko samochód swój prywatny i będziecie go wykorzystać w celach służbowych, więc znowu kilometrówkę będziecie robić, nie będziecie musieli faktur ze stacji benzynowych pobierać, tylko sobie kilometrówkę, będziesz jeździł na te lekcje, tak? Czy żona będzie jeździła tam, gdzie wykonuje swoje usługi, tak? I tak dalej, więc spokojnie z podatkami tutaj sobie poradzicie, no ale to, że oszczędzacie ponad 2000 zł na ZUS-ie, no to jest już, no, według mnie, no, skóra warta wyprawki. Też mi się tak wydaje, dlatego właśnie od jakiegoś czasu bardzo dużo nad tym myślę, ale w zasadzie na myśleniu się kończy. I dlaczego? Może nawet, dlatego, że jakoś nie potrafię sam ogarnąć tych wszystkich rzeczy podatkowych i muszę, wydaje mi się, że muszę znaleźć jakąś firmę księgową, która by mi pomogła poprowadzić taką spółkę. Nie wiem, jakoś wydaje mi się, że jest to bardzo trudne i... Nie, jest bez przesady. Ogarniesz. Ogarniesz tak po prostu. Że... Znajdź że jest to bardzo... firmę księgową, która gdzieś tam rozlicza spółki. Powiedz, że trzeba by spółkę zarejestrować taką i taką. I co, może tam zapłacisz tej firmie kilkaset złotych za zarejestrowanie tej spółki, potem będziesz płacił tam kilkaset złotych miesięcznie za księgowość i tyle. No, na pewno masz rację, bo masz doświadczenie. Ja po prostu boję się, czy bałem się, że nagle okaże się, że te koszty prowadzenia spółki, że nagle... zrobią się coraz większe, czy tam ze względu na wynajem jakiegoś biura, czy wynajem takiego wirtualnego biura, czy... Ale po co wynajmować wirtualne biuro? Przecież mieszkacie gdzieś. No to chyba tam będzie biuro, nie? No w zasadzie masz rację, tylko widzisz, czytałem, że w takim wypadku wzrosną koszty podatku od nieruchomości. Nie sądzę, żeby wzrosły. Halo? Nie sądzę, żeby wzrosły. Ponieważ rzeczywiście, jeżeli prowadzisz... My tak mieliśmy raz. Moja żona przez krótki okres czasu prowadziła działalność gospodarczą. I rzeczywiście po zarejestrowaniu działalności z Urzędu Miasta przyszło pismo, że teraz to mieszkanie już nie jest mieszkaniem, tylko jest po części firmą. I żeby im powiedzieć, ile jest na firmę, a ile jest na mieszkanie, to wtedy z tych metrów, gdzie jest firma, trzeba naliczyć podatek. Ale wystarczyło poprosić czy napisać pismo, że nie, my tu tylko jesteśmy zarejestrowani, my tutaj nie mamy, wiesz, tylko segregatory leżą, nic więcej, to nadal jest mieszkanie, to są po prostu firma zarejestrowana w lokalu mieszkalnym i nadal płaciliśmy podatek od mieszkania, tak płaciliśmy od mieszkania, tak? Ale nawet jeżeli, poczekaj, bo nawet jeżeli, i to nam podpowiedzieli sami urzędnicy, tak? Bo tam kazali zadzwonić czy przyjść, tak? I to oni podpowiedzieli, tak? Ale nawet jeżeli, to bez przesady ten podatek od nieruchomości nie jest znowu jakiś taki duży. No ile? Może jest za działalność gospodarczą 10 razy większy, czy tam z 2 zł na 20 zł za metr razy 10-metrowy pokój to jest 200 zł różnicy. Bez przesady. Wtedy równowartość, ten lokal sobie możesz wynająć
tak? Czyli spółka ma koszty, nie płaci 19%, a ty płacisz 8,5%, tak? Czyli 10% jesteś do przodu na tym. Więc co prawda ci, jeżeli ci zwiększą, ok, ale ty sobie to odbijesz, ponieważ to wynajmiesz i zaoszczędzisz trochę na podatku. No widzisz, właśnie takiej wiedzy mi brakuje, ale wydaje mi się, że dopóki faktycznie nie założę tej spółki, to nie zmądrzeję i prawdą chyba jest, że trzeba zacząć działać i rozwiązania na bieżąco jakieś tak. Spółka, wydasz jakieś 1000 zł na założenie, to jest banalne, ponoć nawet można przez internet robić, nie wiem, nie robiłem, ale no wpisać w internet, jak założyć spółkę z o.o. i znaleźć poradniki, zarejestrować, użyć jednego z czterech czy ilu wzorów tych umów i tak dalej, żeby to było proste i tyle. Spółka, jak ją zarejestrujesz i nie działasz, czyli nie robisz nic, po prostu zapominasz o niej, jeść nie woła. Okay? Co prawda trzeba wtedy tam raz na kwartał, jeżeli się kwartalnie rozlicza, a przy twojej skali na pewno się będziesz kwartalnie rozliczał, to trzeba raz na kwartał złożyć PIT-a, ale we wszystkie komórki piszesz zero. No to bez przesady, sam to możesz robić, a księgowa też nie weźmie za to 400, jeżeli wszędzie ma wpisać zero i raz na 3 miesiące wysłać kartkę, prawda? Więc jeść nie woła, raz do roku tylko trzeba złożyć sprawozdanie do sądu. Jak spółka nic nie robi, to wszędzie zera się wpisuje i trzeba tylko, nie wiem, czy 200 czy 300 zł opłaty zrobić za ten wpis. No to 300 zł rocznie, to nawet jak ta spółka okaże się niewypałem i nie będziesz jej potrzebował, no to nie jest znowu jakiś taki duży koszt. Jeść nie woła, więc jedyny ten koszt to jest właśnie te 200-300 zł co roku plus księgowość. Jeżeli mieszkasz gdzieś na ścianie wschodniej, typu Rzeszów, Lublin i tak dalej, są oferty po 3,5 stówy za prowadzenie małej spółki, tam do 10 faktur czy ileś. Jeżeli to jest trochę większa, no, albo mieszkasz bardziej na zachodzie, no to powiedzmy 400 zł miesięcznie, 500 maksymalnie przy twojej działalności, gdzie tam nie masz, de facto nie wystawiasz faktur, bo w pełnej księgowości te koszty związane z obsługą księgową, taka sprzedaż do zwykłych ludzi na paragon nie odgrywa tak dużej roli. Największą rolę odgrywa to, ile wystawiasz faktur dla firm, tak? Bo wtedy trzeba każdą taką sprzedaż oddzielnie księgować i to robi koszt. Więc jeżeli ty prowadzisz lekcje i to nie są lekcje dla firm, twoja żona też raczej prowadzi usługi takie nie dla firm, więc księgowanie takiej spółki to będzie dla księgowego bardzo proste, tak? Zero skomplikowane, więc to nie będą znowu jakieś takie duże koszty. To będzie, załóżmy, 400 zł miesięcznie, być może plus VAT, jak księgowy będzie głupi, tak? Bo ty na pewno nie będziesz VAT-owcem i jeżeli księgowy firmie nie VAT-owej wystawia faktury VAT, to idźcie do kościoła, dajcie na tacę, przeproście Pana Boga i znajdźcie mądrzejszego księgowego, który dla klientów nie VAT-owych otworzył drugą spółkę, która jest nie VAT-owa i świadczy te same usługi i jednocześnie oszczędza Wam 23% kosztów, tak? No właśnie. No, przekonujesz mnie, Kamil, bo... No ale to... do czego tu przekonywać? Po prostu koszty są prowadzenia takie same. Oszczędzasz na ZUS-ie. Być może jakieś tam umowy, zlecenie z żoną podpiszesz, żeby płacić ZUS-u, żeby mieć ubezpieczenie. No bo jednak, kiedy mówię ludziom, że można nie płacić ZUS-u całkiem spokojnie, prowadząc te spółki z o.o. i tak dalej, to pierwsze pytanie, ale ja chcę mieć ubezpieczenie. Tak więc być może jakieś tam 100-200 zł miesięcznie podpiszesz umowę z żoną, zlecenie, żeby rodzina była ubezpieczona. No i co? No i tyle. Jaki jest czarny scenariusz? Czarny scenariusz jest taki, że wyrejestrowanie, likwidacja spółki może trochę kosztować,
Nigdy żadnej nie likwidowałem, ale ta spółka wasza też nie będzie jakaś taka nie wiadomo wielka, nie będzie miała żadnego majątku, więc powiedzmy, że to się zmieści w kilku tysiącach złotych, tak? Może dwa, może cztery, ale z drugiej strony też możesz komuś tą spółkę oddać za darmo. Czasami się zdarza, że ktoś ją weźmie za darmo. Albo trzymać. No, te 200 zł na rok czy 300 to nie są znowu jakieś takie duże koszty. A gdyby tam w przyszłości ci się zachciało wystawić jakąś fakturę, no to już masz gotową spółkę pod to. No w sumie masz rację. Chciałem, w zasadzie dużo, dużo gdzieś tam pytań po głowie mi chodzi. Strzelaj, jedź po kolei z Kałasznikowa. Czekaj, muszę teraz myśleć, przypomnieć sobie. Czy jest coś takiego, że... bo jeżeli faktycznie ta spółka będzie wychodzić tam na zero, czy lekki plus, bo pieniądze, które zarobi, to będą kosztami tej spółki. Dużo będzie kosztów miała, tak? No, w sensie, zasady, po to się robi firmę, żeby mieć koszty i prowadzić ją charytatywnie. Czy nie jest coś takiego, że Urząd Skarbowy, czy jakaś inna instytucja, organy państwowe się do tej spółki doczepiają, że jest prowadzona nie. bez... Nie. Czyli nie. może spółka wychodzić tak naprawdę na zero. Ja mogę ci w tym wypadku nie płacić w ogóle podatku CIT, tak. tylko na przykład wynikającego z umowy o dzieło czy umowy wynajmu. Czegokolwiek. Tak, dokładnie. I to nie jest jakieś takie niespotykane, wiesz co, jeżeli chodzi o podatek CIT, to są dane od profesora Gwiazdowskiego, że niecałe 30% w ogóle wykazuje jakikolwiek CIT. 70% spółek w Polsce się prowadzi charytatywnie, bo to nie do końca jest tak, że jak spółka z o.o. nie zarabia, to że sens prowadzenia tej spółki no jest, że nie ma tego sensu, no bo jakby nie patrzeć, tworzysz miejsce pracy dla siebie i żony wtedy, więc nawet jak nie zarabiasz, to zarabiasz, a przy kwotach, o jakich tutaj mówimy, czyli de facto to są obroty rzędu dwóch bardzo dobrych etatów, czyli de facto te same pieniądze sobie pobierzesz, pełniąc funkcję w zarządzie, i to jest cena rynkowa, jak najbardziej nikomu nie podpadasz. I jeżeli spółka będzie miała jakieś pieniądze, no to w najgorszym przypadku zostaniesz opodatkowany 19, tak? Czy może nie 19, tylko tą skalą podatkową 18 i tam ile. To więc to są najgorsze przypadki, jakie mogą cię spotkać. Oczywiście zrobisz sobie pewnie dużo kosztów i tak dalej, bo będziesz wliczał kilometrówkę, która jest troszeczkę de facto większa, jest pewnego rodzaju uśrednieniem normalnych samochodów, dużych, drogich samochodów i tak dalej, więc te 80 kilka groszy za kilometr to jest całkiem dobra stawka i pewnie będziesz miał kilometrówkę, pewnie będziesz jeździł w jakieś delegacje, pewnie będziesz płacił rachunki za prąd i za całe inne rzeczy, więc na pewno dużo przy tym zaoszczędzisz, a w najgorszym wypadku zapłacisz liniowy, znaczy nie liniowy, tylko ten, progresję. Chyba że zaczniesz zarabiać dużo więcej niż te dwa etaty, czyli pieniądze, które gdzieś normalnie na rynku zarabia się na etatach. Umówmy się, że takie pensje rzędu 6 do 10 tysięcy to jest maks. Znaczy maks taki dostępny na rynku. Trudno znaleźć robotę, gdzie się zarabia więcej, tak? Więc jeżeli twoja spółka będzie zarabiać na tyle, że raz starczy jej na te koszty i starczy, żeby wam wypłacić pensję po te 5-7 tysięcy miesięcznie i jeszcze będzie miała plus, to wtedy będziesz myślał o tym, jak te dochody lepiej zoptymalizować. Tylko twoja działalność jest taka, że no trudno mieć aż tak duże dochody, bo to jednak jest, no dajesz lekcje za godzinę, człowiek ci płaci, no tej stawki za godzinę nie zwiększysz razy dwa.
Z drugiej strony nie zatrudnisz też nauczyciela i weźmiesz od chłopaka 50 zł, a nauczycielowi dasz 40, bo to jednak muszą być twoje umiejętności, tak? No chyba, że będąc w tej branży, no nie wiem, wydasz książkę, no bo uczysz czegoś, no to można też napisać książkę, żeby ktoś się tego nauczył i zaczniesz książką handlować i z tej firmy zrodzi się naprawdę duża firma. Ale to dopiero wtedy myśl o tym podatku, jak go będziesz wtedy optymalizował. Dzisiaj nie ma sensu. Z tego, co piszesz, to głównym celem jest po prostu sprawienie, żeby ta działalność, którą teraz wykonujesz, nie wykonywać o umowę zlecenie, czyli prawie 50% idzie w podatkach. I dwa, żeby działalność twojej żony była zalegalizowana. Dokładnie. Taki jest cel na najbliższy czas, bo alternatywą jest tylko emigracja w tej sytuacji. Nie, no bez przesady. Masz ułożoną działalność, masz całą masę uczniów, ludzie ci płacą, potrafisz utrzymać żonę na przyzwoitym poziomie, żona jeszcze trochę dorabia i jej biznes też ma szansę rosnąć. Po co emigrować? No w tej sytuacji nie ma sensu. Tylko wiesz, w sytuacji, w której no faktycznie gdzieś tam potknie się noga z jakimiś urzędami, no to... Nie, nie dramatyzowałbym. Pamiętaj, że ty nie masz jakiejś tam nie wiadomo jakiej skali, że na pewno nikt nie będzie chciał do ciebie podejść i cię zniszczyć. Ja rozumiem, że są jakieś takie firmy wielkie, typu Kluski, nie Kluski, gdzie się obraca milionami, gdzie różni ludzie od jakichś komorników widzą swoje prowizje, od jakichś, nie wiem, prokuratorów i tak dalej, i tak dalej. Bez przesady. Polska nie jest aż tak strasznym krajem dla działalności takich małych. Co kontrola ci może zrobić? Kontrola może najwyżej do ciebie przyjść i powiedzieć: proszę pana, okej, ma pan taką małą firmę, na co panu 3 telewizory w koszty? Okej, przesadziłeś, wywalamy ci 2 telewizory. No ty mówisz, no dobra, no wywalcie. No to nagle ci wywalą 4000 zł z kosztów, czyli zapłacisz 400 zł zaległych podatków, napiszesz żal, ten taki żal za grzechy, tak, czy co tam się do tego urzędu wysyła, i mandat 200 zł kary. Wiesz, to jest czarny scenariusz przy wypadku małych firm. To jest tak, wiesz, że jest 3 miliony małych firm i nagle 30 ma jakieś poważne problemy, że tam się weszło, no, zostało zniszczone przez działalność urzędników, bo urzędnik był głupi albo jakiś, nie wiem, zbieg okoliczności, albo rzeczywiście, ale to jest tylko 30 firm na kilka milionów działalności. Więc nie przesadzałbym, jeżeli tylko będziemy największym problemem tego, że firma nam bankrutuje, jest zamykana, to nie do końca są urzędnicy, tylko ludzie, którzy prowadzą firmę w długach, to znaczy rolują ciągle długi. Rozumiem. Na przyszłość. Są w kiepskiej sytuacji finansowej, którzy już dawno powinni tą firmę zamknąć, ale mają nadzieję, że przyszły rok będzie lepszy i lepszy i lepszy i lepszy. I nagle się okazuje, że jakby chciał dzisiaj zamknąć firmę, no to księgowa mu mówi: okej, możesz dzisiaj zamknąć firmę, bo zarabiasz tylko 1000 zł miesięcznie, czyli nic, na każdym etacie mamy więcej, ale jeżeli zamkniesz firmę, to musisz tu VAT oddać za te wszystkie komputery, które sobie odliczyłeś, za te samochody, za coś tam. I okej, możesz zamknąć firmę, ale dzisiaj musisz zapłacić 40 tysięcy złotych do urzędów. A to ty wtedy tak, a to może bym ją jeszcze poprowadził, może przyszły rok będzie lepszy, tak? I tak naprawdę bardzo często jest tak, że się zgania winę na te urzędy, bo rzeczywiście wtedy urząd jest taką siłą zewnętrzną, która de facto zmusza do zamknięcia. Ja bym się naprawdę zupełnie tym nie przejmował. Nie wiem, co ci odpowiedzieć, Kamil. No, masz rację. No. No, słuchaj, ja teraz myślę od kilku dni, bo rozmawiałem z wieloma ludźmi, takimi, którzy totalnie na czarno robili.
ale to były firmy po 500 000 obrotu niekiedy, przeważnie na Allegro, tak? I sobie jechali bez żadnych konsekwencji, bez niczego, do czasu, aż zostali złapani. I co się okazało? Okazało się, że jakoś przeżyli. Nic im się nie stało. Te konsekwencje, jakie ich spotkały, były dużo, 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 dużo niższe, niż nawet oni się spodziewali. Tak? Zapłacili jakieś tam podatki, nie ze wszystkich swoich działalności, tylko te, które urzędnicy znaleźli. Zalegalizowali się i żyją i prowadzą działalności. Czyli naprawdę te czarne scenariusze nie są aż tak czarne. No chyba, że mamy, wiesz, jakieś takie duże firmy, typu, nie wiem, że ci VAT nagle z lodów zrobią na sok, tak? I wtedy masz problem, ale umówmy się, przy takiej małej działalności co się może stać? Nic, ja bałem się, że że prowadząc biznes na czarno całkowicie, że Urząd Skarbowy jakiś wsteczny ZUS-y każe płacić takie rzeczy, na przykład nalicza sprzed kilku lat, albo plus jakieś zaliczki na podatek dochodowy i że się z tego robi suma, ale skoro tak mówisz, to widocznie wiesz byłem co, ja błędny. Może ja mam kilka osób, które właśnie przez ten przechodziły. Może je zaproszę do audycji, to one opowiedzą, jak to dokładnie było. Ale nawet jeżeli, to co z tego? No nie Nawet, wiem. No słuchaj, nawet jeżeli zapłacisz te zaległe ZUS-y, to co z tego? Jeżeli prowadziłeś tą działalność, to znaczy, że zarobiłeś i tak dużo, 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 dużo więcej. Tak? No tak. No oczywiście racja, tam ale mogą być jakieś, wiesz, o nieujawnione źródła dochodów i tak dalej. Mogą tam 70 czy ile procent tego podatku dać, czy i tak dalej. Ale naprawdę ja nie znam jakiegoś nikogo, chyba że z publiczności ktoś się znajdzie. Bardzo chętnie zapraszam. Opowie, że działałem na czarno, ale kiedy to wyszło, to nagle zostałem ze 100 000 długów. Ale nie znam takich przypadków. Nie wiem, Kamil, co ci powiedzieć. Mówisz, to pewnie tak jest. Nie wiem, ja się bałem, taki czarny scenariusz w swojej głowie gdzieś tam rysowałem zawsze, że generalnie mam taki cel, żeby kupić mieszkanie albo dom wybudować. I po prostu mam się taki moment, że uzbieram, załóżmy, te 100 czy 200 tysięcy złotych i wiesz, i minie na przykład 3-4 lata i nagle no, Urząd Skarbowy się doczepi do czegoś i że przywali mi jakąś taką karę, która mi te kilka lat mojej pracy po prostu zabierze w jakiś sposób. I no to żebyś był 100% pewny, no to robisz rozdzielność majątkową, dajesz darowiznę na żonę i żona buduje dom czy kupuje mieszkanie. Takie proste. Jeżeli chcesz na przykład, żeby ten majątek, który ma żona, tak, oficjalnie był bardzo bardziej bezpieczny, no bo żona, powiedzmy, raz jest, raz jej nie ma, no to na przykład możesz podpisać z żoną umowę pożyczki pod zastaw tego mieszkania. Że zawsze ją zlicytujesz, jeżeli cię zostawi, to ty nagle wyjdziesz, a ja tutaj mam weksel i proszę się i się zabezpieczasz na hipotece, tak, i przejmujesz to mieszkanie po pewnym czasie. Albo iść do notariusza, podpisać umowę przed wstępną sprzedaży, tak, za tam 200 zł i umowa wstępna sprzedaży na 10 lat do przodu za taką i taką kwotę. Bo jeżeli się umowę przed wstępną sprzedaży
robił u notariusza, to ta druga osoba nie może się wycofać z tego i oddać ci dwa razy zaliczki. Więc możesz się zabezpieczyć. Jak najbardziej. Nawet jeżeli ta nieruchomość jest na ciebie. Prosisz rodziców, żeby pożyczasz pieniądze od rodziców, ale rodzice się wpisują na hipotekę. Więc nawet przy czarnym scenariuszu wejdzie komornik, zlicytuje, ale rodzice będą mieli pieniądze. Więc wiesz, nie przejmowałbym się takimi rzeczami. Naprawdę, będziesz miał małą firmę, konsekwencje prowadzenia małej firmy nie są jakieś takie wielkie, chyba że ci jakoś tam urośnie, ale jak ci urośnie, to już będziesz miał 2, 3, 5 lat doświadczenia i już się będziesz lepiej w tym orientował, więc naprawdę, bez przesady. Wiem, że nastrój do prowadzenia działalności w Polsce jest beznadziejny, ale ludzie się za bardzo boją i to jest problem ludzi inteligentnych. Bo inteligencja znaczy, że potrafimy jak gdyby łączyć kropki, myśleć o przyszłości, ale też takie działanie ma taką wadę, że my nie podejmiemy żadnego działania, jeżeli nie zabezpieczymy się na ewentualny każdy scenariusz. Więc właśnie ludzie inteligentni się odrzucają od działalności, bo tych scenariuszy może być tak dużo i trzeba się zabezpieczyć na każdą możliwość. I to nie do końca jest dobre. Po drugiej stronie skrajnej są, jak ja to mówię, wyborcy PO, czyli lemingi. I ja nie wiem, czy to jest prawdą, ale te lemingi tak podchodzą do skarpy i skaczą. I część z nich przeżywa. Czyli ludzie, którzy otwierają działalności, w ogóle nie myśląc o nic, wiesz, tu na czarno, nie na czarno, jakieś takie, wiesz, bez zbierania faktur, bez niczego, po prostu robią, działają. Jak się uda, to się nie uda. I to przeważnie są ludzie, którzy więcej osiągają. To znaczy, większość tych ludzi, którzy od zera dorobili się potężnych przedsiębiorstw, to nie do końca to ich działanie było, nie chcę używać słowa racjonalne, ale takie działanie, które optymalizowało ryzyko. Bo wiesz, w totolotka w dłuższej perspektywie nie wygrasz, ale część ludzi wygrywa. Tak samo jest z firmami. Część przedsiębiorców zarządzających podejmuje takie decyzje, które w dłuższej perspektywie no nie mają szans bycia. Ale część z nich, jak te lemingi, przeżywa i osiąga wielkie rzeczy. Czyli mamy z jednej strony ludzi inteligentnych, którzy są średni, ale to, że osiągną poziom średni, to jest w zasadzie 100% pewności. A z drugiej strony mamy ludzi, którzy bardzo dużo osiągnęli, ale to tak naprawdę wiele szczęścia mieli w tym, bo wiele osób jest na dnie z takiego podejścia. Oczywiście wiadomo, że wyjątki od różnych rzeczy sukces zależy, ale ja zauważyłem taką tendencję, że ludzie inteligentni no, chcą się zabezpieczyć na wszystko. Nie, daj trochę, otwórz się na świat, otwórz się na to, co przyniesie przyszłość. Będą problemy, będziesz wtedy działał, a najgorszy scenariusz, no to co może być? No tyle, że zamkniesz działalność i tyle. I tyle. Właśnie gdzieś przeczytałem w jakiejś książce, że przedsiębiorca to jest osoba, która kradnie pieniądze i wyzyskuje pracowników. Tak. Nauczyła się po prostu radzić z problemami wtedy, kiedy one występują, a nie wymyśla sobie problemów gdzieś tam do przodu. W którejś książce tak przeczytałem i chyba coś w tym jest. A skąd się u ciebie wzięło takie coś, że no tak cię to strach przed tymi urzędami cię aż tak paraliżuje? Nie wiem, czy by ci to powiedzieć. Nie wiem, czy ci to powiedzieć, Kamil, bo prawdopodobnie z twojej książki. Biznes kraju wiatru. Ale moja książka nie jest dla takich ludzi jak ty, którzy jeszcze działalności nie mają. Wiesz,
Pomimo tego, że no, ona jest straszna, bo mówi właśnie rób rozdzielność, chowaj majątek i upadniesz na pewno, więc lepiej, żeby twój majątek przeżył. Ale pamiętaj, to jest tylko do takiego grona ludzi, którzy już firmę prowadzą. I ci, którzy już firmę prowadzą, oni ciągle rozmawiają, wymieniają się doświadczeniami z 5% najbardziej niebezpiecznych zjawisk, jakie zachodzą w firmie. A ty jak czytasz o tych 5%, to tobie się wydaje, że to jest 100% całej działalności. Nie, bez przesady, bez przesady. Rób firmę, działaj, daj się trochę ponieść, ale jeżeli już będziesz widział, że to funkcjonuje, będziesz wiązał z tym przyszłość, no to cholera, nie idź do końca tak jak ten lemming. Bo z małej wysokości można spaść. Ale jak już jest na dużej wysokości, no to lepiej mieć ten spadachron z sobą, nie? Jasne. No to wszystko to jest taka wypadkowa chyba tych ostatnich kilku lat, w których zacząłem odróżniać lewaków od innych ludzi i gdzieś tam nasłuchałem się sporo audycji właśnie na kontestacji o Leszku Jeziornym i tak dalej. Tylko wiesz, właśnie. Leszek Jeziorny to były kwoty rzędu 200 milionów złotych, nie? To ja rozumiem, że wielu urzędników... znaczy wiesz, to jest takie ludzkie, jak widzisz pieniądze i masz jakieś możliwości sięgnięcia po to, no to cię jakoś demoralizuje. Jest jak w Biblii, że prędzej wielbłąd przejdzie przez to ucho igielne, niż bogaty dostanie się do Królestwa Bożego, czy coś takiego. Ale właśnie w tym jest problem. Jak przechodzisz koło burdelu i nie masz pieniędzy, to żony nie zdradzisz. Tak? Musisz mieć pieniądze, żeby przechodząc koło burdelu, żeby mieć jakąś, wiesz, no żeby cię coś kusiło. No? Więc no, no bez przesady, no wiem, że jest Leszek Jeziorny, ale weź też pod uwagę, który rok to jest Leszek Jeziorny. Te wszystkie sprawy, najbardziej znane sprawy, które są w mediach poruszane, w Facebookach i tak dalej, one się wydarzyły 10 lat temu. Ja tak sobie kiedyś, gdy dyskutujemy przy piwie z naszymi studentami i nie potrafiliśmy przywołać żadnej sprawy zniszczenia firmy przez skarbówkę w ostatnich 5 latach i która by była jakaś taka głośna, nadzwyczajna. Oczywiście, pewnie takie sprawy są, tak? Ale no był właśnie przykład od lodów, tak? Że VAT na lody... kontrola powiedziała, że to już nie są lody, tylko sok, ale z tego co wiem, no to już sąd powiedział, że to są lody i proszę oddać kasę. Więc nie przesadzajmy, poprawia się w urzędach. Bardzo dużo się poprawia. Ten czarny PR był związany z kadencją Kaczyńskiego, tą wcześniejszą, gdzie jeszcze był ministrem sprawiedliwości, on chyba był. I po prostu zmienił rozporządzenie, jeżeli chodzi o zasady chyba wynagradzania prokuratorów, czy zasady ich pracy. I w sprawach gospodarczych, według nowych przepisów, był bardzo silny nacisk, żeby wkładać przedsiębiorców do aresztów. Tak? Po prostu jak złożysz wniosek o areszt w sprawie gospodarczej, to masz ileś tam punktów. Czy coś takiego, ja to mówię w przenośni. No to co, no to prokuratorzy wnioskowali o areszty, tak? A że przy okazji zmienił jeszcze, nie wiem czy on, czy po prostu to się tak zmieniło, że polskie sądy nie do końca są tak jak na amerykańskich filmach, że przychodzi, wiesz, no, aresztują cię, doprowadzają tam w ciągu 72 godzin do rozprawy sądowej, czyli jest ten sędzia. No i prokurator prezentuje swoje argumenty, że chce cię zatrzymać na 3 miesiące, a potem ty prezentujesz swoje i sędzia podejmuje decyzję. Okej, tak to mniej więcej wygląda, tylko co się okazało, że w sprawach gospodarczych, z tego co wyczytałem w książce Zasady bezpiecznego biznesu, Leszka Szlachcica, który to napisał pod pseudonimem, nieważne, Zasady bezpiecznego biznesu.
że jeżeli sędzia się zgodzi na areszt, to przybija pieczątkę. Tak? Jeżeli się nie zgodzi, to sędzia musi uzasadnić, czyli napisać de facto kilkanaście stron prawniczego bełkotu, co no jest jakimś tam motywatorem dla sędziego, żeby jednak klepać. No i potem co? Potem ci przedsiębiorcy się skarżyli do Strasburga i Strasburg wydał jakieś tam oświadczenie, zalecenie, nagane, nie mam pojęcia co, że wy, Polska, uważajcie na te sprawy gospodarcze, bo stanowczo za często dajecie areszty, tak? No i wiesz, od tego się tak naprawdę wszystko zaczęło. Te sprawy nagle skoczyły na maksa. Ci przedsiębiorcy z roku na rok się bronili coraz więcej, coraz skuteczniej. Potężne uniewinnienia i się nagłaśniało. Potem był program Państwo w Państwie, który już de facto bazuje na takich historiach trochę starych. I coraz częściej tam są takie poruszane rzeczy, może społeczne, nie do końca gospodarcze, bo też no, nie ma takich spraw, które by jakoś tak strasznie bulwersowały już. Oczywiście Złoty Deszcz, który tam planuje zmienić trochę przepisy, kontrole i tak dalej, no, nie wróży nam dobrej przyszłości, ale naprawdę bez przesady. Polskie prawo jest dużo lepsze od niemieckiego, od francuskiego, od włoskiego, więc no, no nie przesadzałbym z tym. Oczywiście nie jest takie dobre jak w Anglii, okej? Ale też bym nie przesadzał. No to fajnie, dobrze Kamil, cieszę się, odgoniłeś czarne chmury przed mojego oblicza. I co, nie wiem co ci więcej powiedzieć. Chyba przez najbliższe pół roku myślę, że powinienem sobie uregulować tę sprawę. Przed rozpoczęciem sezonu na pewno przyszłorocznego mojej żony, bo tak naprawdę ja działalność cały rok prowadzę, ale żona tylko w pewnym sezonie. Także no przed rozpoczęciem. Działaj, zakładaj spółkę, to naprawdę nie jest takie straszne. Nawet mógłbym powiedzieć, że jest o wiele prostsze niż jednoosobowa działalność. Prostsze? No dobra, przesadziłem, że to jest prostsze. Ale no... Wszystko jest względne dla ciebie, jest prostsze. Ale... Dobrze, no nie wiem, o co by ci tu jeszcze zapytać. Chyba wszystko wiem tak naprawdę. Czyli co? Bardziej twoje problemy polegały na tym, że się bałeś. Na obawach, tak. Dokładnie. Nie czegoś związanego z wiedzą. No, wydaje mi się, że tak, że bardziej na obawach. No i to jest właśnie straszne, co ten PR, jaki mamy, a urzędy temu pomagają, żeby mieć taki PR. To robi najgorszą robotę, tak? Niekoniecznie ta rzeczywistość, jaka jest. Tutaj na przykład jest coś takiego jak Dzień Wolności Podatkowej, nie? I mi się zawsze wydawało, że on jest za późno, znaczy nie, za wcześnie, że no, on wypada jakoś tak w czerwcu, czy lipcu, a ja mam takie wrażenie, że powinien być w grudniu, czy tam we wrześniu co najmniej. I tak zapytałem się na naszych seminariach, macie tutaj ankiety, wypełnijcie, kiedy wy uważacie, że dzień podatkowy powinien być według tego, co wy myślicie, nie co czujecie, niekoniecznie patrząc na te wszystkie faktury i wydatki rządowe i tak dalej. No i ludzie odpowiedzieli, że średnio wyszło, że według naszych uczuć przedsiębiorców, Dzień Wolności Podatkowej jest 2 dni wcześniej niż prawdziwy Dzień Wolności, czyli mimo tej całej nagonki PR jest taki, że podatki są 2 dni wcześniej, tak? Czyli tam powiedzmy kilka procent mniejsze. Nam się wydaje, że płacimy kilka procent mniejsze podatki niż w rzeczywistości płacimy, więc nie jest aż tak strasznie.
Do przeżycia. Da, Do przeżycia. da się to jakoś, da się to jakoś pospinać wszystko. Dokładnie, dokładnie. Patrząc na okolice gdzieś tam najbliższą, to jest dużo przedsiębiorców i mniejszych, i większych, i widać, że sobie radzą, i A ty nie czyli masz się da. nikogo gdzieś w okolicy, kto prowadzi spółkę z o? No Jakiegoś właśnie nie. znajomego? Zawsze mnie otaczają ludzie zwróceni w lewą stronę. Czyli wyprowadź się. Ale Będzie nie, no wiadomo. to słuchaj, no to może po prostu poznaj takich ludzi. To nie jest wbrew pozorom trudne. Na pewno gdzieś tam, gdzie mieszkasz, muszą być jakieś spółki gdzieś w okolicy. Muszę się spróbować chyba nawiązać faktycznie kontakt. Nawet myślałem też o tym nieraz. Wiesz co? Tylko. Popatrz na jakieś różne stowarzyszenia przedsiębiorców. Tylko może jakieś takie, nie takie, które będą chciały potężną składkę za to, żeby gdzieś tam przychodzić, ale te różne stowarzyszenia przedsiębiorców, i tutaj mówię o takich nudnych, okay? Takie, co w ogóle marketingu nie prowadzą, jakieś tam izby, coś tam, które no, nawet robią takie beznadziejne eventy z Unii Europejskiej darmowe. To jest, myślę, dobre miejsce, gdzie można spotkać właśnie takich ludzi, małych przedsiębiorców, się zaprzyjaźnić. I jak tylko spotkasz kogoś, kto prowadzi spółkę z okolicy, no to to jest twój naturalny człowiek, którego zawsze możesz prosić o pomoc i się zapytać, co zrobić z tym, co zrobić z tym, co zrobić z tamtym. Na pewno. Masz rację. Trzeba poznawać tych ludzi i nie bać się poprosić o pomoc. Po prostu zapytać. Nie? Dobra, nie przedłużajmy. Jak masz jeszcze jakieś pytania, no to śmiało. A jak nie, no właśnie internet nie pozwolił nam prowadzić działalności dalej. Więc dzięki bardzo za telefon i mam nadzieję, że was ta rozmowa coś czegoś nauczyła. Tak, Polska nie jest taka straszna. Idzie źle. Tendencja jest w dół od ustawy Wilczka, dużo się zmieniło, ale bez przesady, bez przesady. Trzymajcie się, moi drodzy, na razie.